Cześć, witajcie, z tej strony Jadzienki z truskawkami. Już dzisiaj witam was w drugiej części. Najwyraźniej wbiliście 10 łapek, albo po prostu straciłem cierpliwość i po prostu wrzuciłem kolejną część. No, dzisiaj też zaczynamy z grubej rury, od razu z wyścigami ciśniemy. Myślę, że pierwsza część wam się podobała, dlatego druga część jest równie fajna. I no, zapraszam do oglądania. Tak? Ja trochę myślę, że BM-ka wygra. Ja też myślę, że BM-ka. Szkoda, że ją postawili z takim dodżem. Konrad jedzie w BM, nie BM, tylko w dzisiaj 11.222 na mecie. BMW 209, a do Niemski Konrad z czasem reakcji 0.51. 209. Kolejnych dwóch zawodników na starcie. Generalnie historia tego samochodu jest taka, że Mercedes zaczął je produkować, ale sam Mercedes przyznaje, że był to bardzo nieudany strzał marketingowy, bo sprzedaż tych samochodów była bardzo, bardzo niska. Nie przyjął się ten model, tym bardziej powinniśmy się cieszyć, że widzimy takie samochody na ulicy, a jeszcze bardziej, że widzimy je na torach wyścigowych. Osoba? N7 Cobra. No. On z... Dzwoniają do mnie. Kurde. Preludnie z tej ziemi normalnie. I ten Lexus. Na chwilę będzie TBL. No. O. Audito. Słuchajcie, jeżeli ktoś by znalazł telefon Motorola... 1000 kon na BMA? Chyba miał jakiś... Motorola, owinięty w folię bąbelkową, to jest to własność jednego... Momencik. Jeżeli ktoś znalazł telefon BM Motorola zawinięty w folię bombę. W zebraniu brakującej kwoty to jest aż i tylko 18 tysięcy złotych.
myślę, że niewiele do szczęścia będzie potrzeba. Tata, wygra BMW. Tymczasem, słuchajcie, przenosimy się na tor, na linię startu, na ćwierć mili, na torze prawym w Audi RS4. A na torze lewym Artur Ale odskoczył w BMW. Ile poszedł? No nie pokazali. Pycha. Słuchajcie, no co mogę powiedzieć? 3-2 pod maską, uturbione. Właściciel mówi, że około 470 koni. Auto w fazie testów. Myślę, że jak auto będzie po testach i będzie dobrze wystrojone, no to tam aż tak się nie znam, ale myślę, że tam będzie 500 plus, tak jak ten program, który ma poprawić dzietność w Polsce. Także będzie to 500 plus. Bardzo fajnie się odpycha ten Mercedes. Co prawda olbrzymie problemy z trakcją na starcie, ale jak już ta opona sklei, jak to turbo wstanie, to ten Mercedes naprawdę dzisiaj mnie zaskoczył. Ponad 700 koni. Honda. Oj, leci to. Ta BMW coś zaspała na starcie. Słuchajcie, bardzo ciekawy pojedynek na torze lewym BMW M4, a na torze prawym no, Lexus IS 2. Albo Toyota Altezza. Lexus odpycha, 12300 na mycie, 13373 w BMW M4. M4 spokojnie może jeździć niskie dwunastki. Mieliśmy już w historii zawodnika, który startował takim samochodem. Kolejnych dwóch zawodników. A na starcie mamy dwa Seaty. Jarek tor prawy, Łukasz tor lewy. O. Dzięki za oglądanie drugiej części. Myślę, że się wam podobała. W opisie filmu macie link do kanału tego Antka. Konrada, jak chcecie zobaczyć, to też możecie zobaczyć. Obczajcie też mojego Instagrama i grupę facebookową, na którą wlatuję często sporo niewykorzystanych materiałów. No i co? Myślę, że to tyle. Zapraszam do trzeciej części, która będzie na 10 łapek.